UEFA wrócił na nasze łódzkie podwórko. I my jako Łódzki Związek kalkulujemy jako filię jedną ze szkoły trenerów, dlatego chcemy, żeby ten przekaz był jednakowy. Teoria bez praktyki nie będzie odgrywała znaczącej roli. I na formę ścisłą, a trochę tak zawsze się określamy. Od razu macie panowie środowisko. Czy trener ma wpływ na środowisko? Kurs UEFA, 8 takich kursów odbyła się w tym roku w Polsce, 8 województw organizuje ten kurs. My jako szkoła trenerów chcemy tutaj po prostu pojawić się na każdym tym kursie i powiedzieć przede wszystkim o standardach, które obowiązują w szkole trenerów. Chcemy i my jako Łódzki Związek traktujemy jako filię jedną ze szkoły trenerów, dlatego chcemy, żeby ten przekaz był jednakowy. Bo są tu różni trenerzy na różnych poziomach, z różnymi zespołami pracowali, będą pracować i możemy naprawdę bardzo dużo wyciągnąć, tak, z takich doświadczeń i przełożyć to na swoje postrzeganie, swojego treningu i swoją pracę. No i taka troszeczkę konsternacja, nie? Dlatego też tutaj się pojawiamy, z jednej strony powiedzieć o tym, w jakim kierunku idziemy, z czym dzisiaj się spotykamy w edukacji trenerów. Oczywiście nie mówimy tylko o rzeczach pozytywnych, ale też o wyzwaniach, jakie są przed trenerami. I generalnie można powiedzieć, chcemy mówić o edukacji trenerów z licencją UEFA. Kurs UEFA, myślę, że jest bardzo ważnym, istotnym etapem w edukacji trenera, ponieważ przygotowuje nas do pracy w piłce zawodowej, w piłce seniorskiej. Uważam, że tutaj bardzo fajnym jest to, że trenerzy się spotykają świadomi. To już nie jest jeden z początkowych etapów edukacji, tylko już etap, na którym przychodzą osoby świadome tego, że chcą się rozwijać, chcą się zdobywać nowe doświadczenie. Zadawanie pytań jest najbardziej kluczowe w kontekście nauczania i w kontekście wydobywania zrozumienia od rozmówcy. Widzę, który zawodnik tak złożył na piłkę. Czy on jest szczery, czy on nie jest szczery, czy on przekracza tą granicę, czy on tych relacji ze mną robi sobie ze mnie żarty? Jakie zmiany w treningach, tak jak w tym tygodniu nadchodzącym mamy szkolenie, mamy wyjazd na turniej plus do zrealizowania 3 jednostki treningowe. Uczmy się i przede wszystkim rozwijajmy i budujmy swoich zawodników w swojej drużynie, bo to jest, uważam, najważniejsze, żeby później oni byli jak najlepsi i doszli do jak najwyższego poziomu. Dzisiaj licencja UEFA daje bardzo duże możliwości, można już warunkowo pracować nawet i w ekstraklasie. Bardzo często trenerzy są asystentami na tym najwyższym poziomie, dlatego chcemy o tym powiedzieć, co im to daje, ale też jakie są względem ich wymagania. Praca trenera jest moim zdaniem jest bardzo trudna praca, bo tutaj trzeba łączyć wiele kompetencji. Może źle to postrzegamy, tak? Bo my postrzegamy. Bardzo się cieszymy, że po rocznej przerwie kurs UEFA wrócił na nasze łódzkie podwórko. Zainteresowanie było dość duże. Cała esencja trenerów siedzi teraz na sali obok mnie. No i korzysta z wiedzy prelegentów. Dziś Paweł Grycman jest od kogo czerpać wiedzę. Najbardziej uczymy się od siebie, z prawdziwych historii, z dobrych praktyk, dlatego tutaj chcemy też pokazywać właśnie, jak mogą się uczyć trenerzy od siebie, dlatego też bardzo dużo warsztatów i różnych sposobów interakcji, gdzie trenerzy mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami. Ja myślę, że też wartością dodaną jest tego, że są tutaj trenerzy nie tylko z województwa łódzkiego, ale też z innych województw i poprzez tą wymianę doświadczeń naprawdę nie tylko integracja, ale też przede wszystkim uczenie się od siebie. Jak odprawę, że kompensował to wszystko, żeby się szybciej z tym minąć, a paradoksalnie z każdą kolejną osobą tę samą kompetencję opowiadałem za pomocą innej historii, innych w ogóle wydarzeń, pomysłów, bo sama ta osoba otwierała moje perspektywy na to wszystko. Chociażby zarządzanie czasem, tak? No bo ja mam osobiście z tym problem. No i fajne takie doświadczenie, bo wymiana takich spostrzeżeń, że jest bardzo, bardzo istotne. Takie to było rozwijające, ja uważam na przykład. No i takie pokazanie perspektyw kilku. Tak samo myślę jako trenerzy, jak rozmawiamy o pewnych elementach, czy o meczu, czy analizujemy pewne działanie, czy jakąś sytuację, to też widzimy z innej perspektywy i myślę, że to naprawdę rozwija i tak otwiera troszeczkę. Ja mam taką zasadę i to wszystkim już powiedziałem tutaj, z którymi się spotkałem, że i to każdy o tym wie, że wyłączam zawsze raz w tygodniu telefon, zostawiam sobie, wieczorami włączam, dlatego że wolę sobie zostawić
problemy, decyzje na rano, tak jak trener wcześniej powiedział. Też uważam, że czas, kiedy się obudzę, kiedy mam spokojną noc, całą przespaną, jest dla mnie zdecydowanie czasem efektywnym i działam wtedy rano i wolę z tymi problemami czy wyzwaniami zmierzyć się rano. Tak jest. My jako szkoła, przede wszystkim ta jednostka edukacyjna w Polskim Związku Piłki Nożnej, no, musimy korzystać z najnowszych zdobyczy nauki, czyli można powiedzieć to, co jest potwierdzone naukowo, to jest dla nas czymś, o czym możemy mówić, a z drugiej strony to są prawdziwe historie, dobre praktyki, które sprawdziły się w realnym środowisku. Czyli można powiedzieć takie połączenie i badań naukowych, oczywiście w praktycznym przekazie i praktycznych historii, to jest dla nas przekaźnik podstawowej wiedzy i my oczywiście jako szkoła musimy się cały czas rozwijać, uczyć, bo jeżeli my nie będziemy aktualni, to też te kursy nie będą aktualne, dlatego też staramy się tutaj bardzo mocno angażować w te procesy rozwoju osobistego. Uważam, że teoria to jest podstawa do wyjścia po prostu czymś innym. Wiadomo, teoria bez praktyki nie będzie odgrywała znaczącej roli, więc jedno i drugie przenika i to jest bardzo ważne, żeby mieć i teorię, ale żeby w praktyce to wszystko przełożyć na zawodnika przede wszystkim. Kurs trwa generalnie 9 miesięcy, to jest jeden zjazd, średni jeden zjazd w miesiącu. Kończy się egzaminem pod koniec roku.